Oczywiście mamy Gul'dana. Powiem wam, że jest dziwny ten sezon bardzo, bo ciągle spotykamy Zuloków. Znaczy myślę, że nie tylko ja, bo z tego co mówiłem, także moi znajomi też spotykają w kółko Zuloków. No ale prawda jest taka, że ten stwór 1 na 5 zatrzymany, który się buffuje za wszystko, co przyzwiemy, jest trochę zbyt silny moim zdaniem, dlatego też nie ma co się dziwić, że ciągle spotykamy Zuloka. Jak widzimy teraz, to także będzie Taktalia. Więc myślę, od razu wystawimy Doomsayera, nie ma co tutaj za bardzo na nic czekać, więc po prostu zablokujemy mu pierwszą turę. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli nic teraz nie wystawi, a myślę, że nic nie wystawi, to myślę, że będziemy w całkiem dobrej formie. Tym bardziej, że jeżeli nawet w trzeciej turze wystawi stworka, o którym przed chwilą mówiłem, to będziemy go mogli zabić tokenem, którego przyzwę teraz, plus bronią, którą dobiorę w czwartej turze. Więc jego się akurat bardzo nie boję. Dobra, i właśnie mamy stwora, o którym mówiłem, Radny z Mrocznych Włości. W dalszym ciągu uważam, że jest to najlepsza karta w tym dodatku. W tej sprawie nic się póki co nie zmieniło. Bo nie ukrywam, że jest to chyba najbardziej irytująca mnie przynajmniej karta, która wyszła w Whispers of the Old Gods. Tak, mamy czwartą turę, przyzywa cztery macki, co znaczy, że jego stwór już będzie stworem 5 na 4. Stwór 5 na 4 w trzeciej turze, czemu nie? Dobra, dobierzmy sobie kartę. Mamy równość. Równość się akurat może tutaj bardzo przydać. Tego pana się pozbędziemy, zanim jeszcze bardziej nie urośnie. No i okej, okay, jeżeli macek nie bafnie, to moim akolitom bólu dobierzemy jeszcze dwie karty, więc jest zacnie. Równość plus konsekracja na szóstą turę też pozwoli mi w miarę wyczyścić stół. A teraz jestem ciekaw, czy wytraduje się z moim akolitą bólu. Jednak się wytraduje. W sumie to nawet dla mnie bardzo dobrze. O, kolejna konsekracja. To nawet nie musimy czekać na równość. Możemy ją po prostu w kolejnej turze użyć. Jak wystawi coś większego do tego zestawu, to zawsze mamy broń założoną, więc myślę, że tutaj mamy całkiem dobrą sytuację. Dobra, mamy Mrocznego Handlarza i co, dobierzesz Power Overwhelming, czy dobierzesz jednak jakiegoś stwora? Bo jestem ciekaw. Mógłby jeszcze coś wystawić. O, mamy Opętanego Kmiecia i to nawet się bardzo dobrze składa, bo dzięki temu teraz będziemy mogli mało tego, że użyć konsekrację. To jeszcze sobie za darmo dobrać dwie karty, które mogą mi się przydać z kolei w następnej turze. Co my tu mamy? Mamy Proroka Zagłady kolejnego i mamy Pędzącego Kodo, czyli stwory jak najbardziej pożyteczne przeciwko Zulokowi. Broń zużyjemy, im mniej ma na stole, tym lepiej. Zulok jest strasznie agresywnym deckiem i bardzo szybko potrafi wyjść spod kontroli, że tak to nazwę. Ale jego głównym minusem moim zdaniem jest to, że jeżeli straci tą przewagę na stole, to tak naprawdę nie ma praktycznie żadnego sposobu na powrót. Więc jeżeli uda się jakoś zdobyć przewagę na stole, czego mi się póki co nie udało zdobyć, nie ukrywajmy, to raczej mamy już zawsze z Zulokiem wygraną. Dobra, Proroka Zagłady myślałem, czy by nie użyć, ale na razie się z tym faktem powstrzymamy. A na kolejną turę ewentualnie mamy albo Proroka... O! Nadmiar mocy. Będzie tak naprawdę na face szedł? Tak na pałę już totalnie? Okej. Okay. Nie mam nic przeciwko. Tym bardziej, że możemy jego szarżującego demona bardzo łatwo zniszczyć moim Aldorem. Aha. Jak widzimy, Zulok nie zawsze jest upierdliwy i ciężki do pokonania. Wystarczy dobrze do niego podejść i dobrze nam muszą karty podejść. To jest chyba nawet cenniejsze. Mamy kolejnego godnego przeciwnika, którym tym razem jest Medivh. Mamy maga. Powiem wam szczerze, że ostatnimi czasy magów spotykam bardzo rzadko. Chyba mag i łowca to są dwie najrzadziej spotykane przeze mnie klasy, odkąd wyszedł dodatek. W sumie szkoda, bo na magu mam prawie 100 wygranych i mógłbym go trochę podbić do 500, no ale skoro nikt nie gra magiem, to znaczy, że mag jest słaby. Ja już się przez dwa sezony męczyłem tym, co nie było overpowered. Teraz postaram się nie grać tym, czym mam najbliżej do 500 wygranych, tylko tym, czym mi się gra najlepiej. Tak jak widzimy, nie tylko
Ja mam negatywne zdanie co do obecnej mety. Nie, no myślę, że nie jest aż tak źle. Mówię, że tylko tych zuloków by trochę osłabić, żeby ograniczyła się ich liczba i myślę, że było całkiem spoko. Tym bardziej, że zdecydowanie teraz większą część walk, nie licząc zuloków, to są jednak walki kontrolne. Czyli to, co lubię najbardziej. Dobra, Akolita Bólu zginął. Plus jest taki, że Frostbolta na to zmarnował. No to myślę, że tak. Wystawimy Proroka Zagłady. Co by pozbyć się jego uczennicy Czarownika. A nawet jeżeli zmarnuję na niego Fireballa, to też będzie dla mnie całkiem dobra sytuacja, bo to będzie oznaczało, że z kolei jednego Fireballa zmarnował. Okej. Dobiera sobie karty. Czyli chyba jednak mojego... O! Pochodnia. A to ciekawe, ma czym to dobić? A, no tajemny wybuch. W sumie trochę dziwne, że aż dwa zaklęcia zmarnował tylko po to, żeby uchronić swoją uczennicę Czarownika. Która tak czy siak tutaj długo nie pożyje, bo zabijemy ją moim tokenem, oczywiście buffniętym przez moją strażniczkę Uldamanu. Akurat walcząc przeciwko magowi, strażniczki Uldamanu nie są mi jakoś super potrzebne, bo tak naprawdę co on może wielkiego użyć? Tak naprawdę Antonidasa. I to chyba tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o duże stwory. Może mieć jeszcze Yogg-Sarona, ale Yogg-Saron przeważnie sam siebie zabija, więc w tej sytuacji nam strażniczka Uldamanu i tak nie będzie potrzebna. A w razie czego mamy jeszcze Equality, więc myślę tutaj z niczym nie powinien być żaden problem. No tak, mam jeszcze Taurizana, całkiem zapomniałem o tej karcie, że w sumie ona też jest czasami używana. No i chyba niestety będę musiał użyć Equality. Zobaczmy, co dobiorę. Mamy konsekrację i mamy broń. No dobra, ja zabiję tego Taurizana, bo jednak... Przeciwko magowi, który może mieć sporo zaklęć w dłoni, które nas mogą bić bardzo mocno po mordzie. Taurizan przez więcej niż jedną turę na stole po jego stronie to chyba nie jest zbyt dobry pomysł. I mamy Czaromiota, który nam podarował... Takie oto niepozorne zaklęcie, które w sumie teraz od razu będę mógł wykorzystać po to, żeby jego Czaromiota zniszczyć, więc jak widzimy zaklęcie całkiem przydatne. Dlatego też tak, Ragnaros Światła chwilę będzie musiał poczekać, a wystawimy, niech będzie Wkurzotron i Żrący Bagienny Szlam, albo w sumie użyjemy sobie Hero Power. Żrący Bagienny Szlam może poczekać na później. Wystawiłem go teraz, bo obawiam się różnego rodzaju Blizzardów i Flame Strike'ów. Zawsze lepiej stracić jednego dużego stwora niż dwa. Chociaż Żrący Bagienny Szlam do dużych stworów nie należy, nie ukrywajmy. Okej. Zniszczy robota czy nie? Poszła kula ognia, czyli całkiem spoko. I Talnos, no dobra, to teraz tak. Myślę, że tutaj najlepszym pomysłem będzie użycie... Konsekracji. Bo wtedy to mi da tak naprawdę pewność, że wyczyścimy cały stół. Oprócz tego możemy sobie dobrać praktycznie za darmo kolejne dwie karty. No i dobra, niech będzie ten Żrący Bagienny Szlam w tej sytuacji. Jeżeli wystawi kolejnego Rzymia Many, to zawsze się z nim wytradujemy. Jeżeli nam wyczyści stwory i wystawi coś małego, mamy dwie bronie, o których nie ma pojęcia w dłoni. A jeżeli nie wystawi... Oho! Mamy Antonidasa jednak. Którego jeszcze... Czekajcie. Trochę się teraz przed nim obronił. Na pewno możemy Uzą zabić jednego Taunta. Antonidasa mógłbym zabić nosorożcem, ale najpierw musiałbym wyczyścić jego stół. Dobra, wiem jak zrobimy. Zabijemy mu jeden punkt życia, teraz wystawimy Piromantę i dopiero teraz rzucimy debuff na Antonidasa. Dzięki czemu nasz Piromanta zabije jego Taunta i mamy pewność, że mój nosorożec zabije Antonidasa. O! Myślę, że to było najbardziej optymalne zagranie, jakie w tej turze mogłem rozegrać. I przy okazji zyskaliśmy całkiem niezły stół. Co prawda trzy stwory mają tylko jeden punkt życia. Ale stół jest niczego sobie. Mamy żywiołaka wody, którego możemy wytradować dwoma z moich stworów. I myślę, że tak też uczynię, tylko... Albo wiecie co, zrobimy w ten sposób.
Pomyślałem, czy by nie rzucić Ragnarosa Świętości, ale wtedy nosorożec by miał tylko 2 punkty życia i by była spora szansa na to, że Ragnaros Świętości by leczył nosorożca, a nie nas po twarzy. Dlatego też postanowiłem użyć tutaj broń, która myślę, że mi się już za bardzo nie przyda. Być może do być może do owego żarzyciela. Ale miejmy nadzieję, że coś nam na stole zostanie, czy nie bardzo? No niestety nie. Żarzyciel nas tutaj trochę pokaże, ale myślę, że teraz właśnie jest dobra sytuacja, żeby użyć świętego Ragnarosa, który nas tam powoli będzie leczył, a przy okazji być może za jego pomocą uda nam się zabić żarzyciela. Nawet jeżeli nie za pomocą Ragnarosa, to zawsze mamy cały czas założoną broń, która bije akurat idealnie za 4. Więc żarzyciel tutaj problemem żadnym nie powinien być. Musimy pamiętać o tym, że mój przeciwnik ma jeszcze 2 razy Fireballa w dłoni. Tak, więc właśnie Ragnarosa nie jest dla niego żaden problem zniszczyć. Kurczę, jeszcze Księga Kabalisty się pojawiła. To jest już dla mnie większy problem, bo jeżeli dostał z tej księgi zamianę w dzika albo w zamianę w świnie, no to bardzo pożałuję tego, że użyłem mojego Tyriona, bo jednak tak jak wiecie, jako że mam Nozofa w talii, nawet teraz w dłoni, to wolałbym, żeby mój Tyrion umarł, niż został zamieniony w coś totalnie bezużytecznego. Może dać ci... O! A tej karty to wam powiem szczerze, nie widziałem bardzo dawno. Dobra, jak widzimy, kuli ognia... Kula ognia chyba ma jeszcze jedną, oczywiście się zagadałem i nie jestem na 100% pewny co do tego faktu. Ale wydaje mi się, że ma jeszcze jedną kulę ognia w dłoni. Stwora 2 na 2 nawet zabijać nie będę, po prostu pójdziemy na face. Co by mojego przeciwnika trochę zmotywować do obrony, do grania bardziej defensywnie. Na szczęście nie miał także polimorfa, ani polimorfie w dzika, bo gdyby miał, to od razu by to na Tyriona użył. Dobra, jest kolejny żarzyciel. No i mamy niestety Blizzard. Niestety Blizzard się pojawił. Zniszczysz Tyriona? No trudno, co prawda stracimy jeden ładunek True Silver Championa, ale tak czy siak zyskaliśmy broń, więc żarzyciela możemy zniszczyć. No dobra, niech będzie Sylvanas. Hero Power, no i czekam, co się stanie dalej. Jeżeli zabije Sylvanas, to będziemy mogli w kolejnej turze znowu ją przyzwać Nozofem. Więc to jakoś wielki problem dla mnie nie będzie. Dlatego też jestem bardzo ciekaw, jak... O! Yogg-Saron! No, powiem wam, że zawsze, kiedy mój przeciwnik wystawia Yogg-Sarona, to jest to trochę przerażające. Bo nigdy nie wiadomo, co z tego może wyniknąć. Kogo? Siebie. Yogg-Saron, jak widzimy, ma zapędy masochistyczne. 10 na 5, spoko. Tak, bije siebie w dalszym ciągu. Dobra. W sumie tak... O! Okej! Okay. Właśnie zastanawiam się nad tym, jakby tu ukraść Yogg-Sarona, tu się okazuje, że nawet nie będę musiał. Nie no, spoko. Nie, to zdecydowanie nie był korzystny dla mojego przeciwnika Yogg-Saron. Nie no, karta jest sama w sobie bardzo fajna. Bardzo lubię Yogg-Sarona. Ale jak widzimy... Bardzo często ona potrafi mojego przeciwnika jeszcze bardziej udupić, niż był udupiony przed tym, jak ją użył. Okej, okay, ma 15 HP, czyli my tak naprawdę mamy w dłoni Litala. O ile to, co ma założone, to nie jest niedźwiedzia pułapka, dlatego też... Kurczę, mogłem podleczyć Dazdingo, tak, obawiałem się, że to może będzie wybuchowa pułapka i wtedy by Dazdingo zginął. Ale tak czy jak mamy Litala, czyli wygląda na to, że pułapkę, którą miał mój przeciwnik, to było albo snajperstwo, albo wężowa pułapka, bo tylko one nie zostały zaktywowane. A mamy kolejne zwycięstwo, więc jak widzimy, Yogg-Saron okazał się gorszy od Nozofa.